5-10 może zrobić. 30 zł mogę ci dać, to jest max, więcej nie da rady. To poczekaj. I na sprzedaż od razu robimy. Nie. Od razu na sprzedaż. Zastaw na miesiąc. No, po co to zostawiać? Bo k***a to nie jest mój gościk, k***a, zastaw na miesiąc. A gdzie idziesz? Jak ja... Ja pierdziele, nie wyrobię. On ma dosłownie dłoń jak Dumbledore w Harrym Potterze, jak ten pierścień go zabijał. Taką czarną. Ty się z niego śmiejesz, a on walczy o dobro ludzkości całej z Voldemortem. Ja pokonam. Zadykę i k***a. Ile to ma? 4000. No zadykę. Na piątkę, k***a. Mam wy***a. On naprawdę przed po 5 zł do Lombardu? Spartiatik! 124. Dzwonię do TVN. Zobaczmy to. Siema, siema. Siema, Johnny. Ty, ile tu schodzi, ja p***. Jak? Mówię, ile tu czasu schodzi, nie? No weź sprawdź, dwie konsole. Jak tak stoisz w kolejce, no. Telefon. Oho. Co to za boombox? I wiertareczka. I stówkę p***. Wiertareczka. W każdym odcinku ktoś daje wiertarkę. W dupę oni zaraz kastoramę otworzą z tych wiertarek. Dosłownie ten Lombard coś tu nie gra. Czekaj, na miesiąc. Ja już znam te twoje zestawy. Co? Znam już te twoje zestawy. No, k***a, nie, to nie. Akurat k***a, to muszę wykupić. No, zawsze mi tak mówisz. No, mówię ja ci się nabiorę. Kuba, mówię ci pod Bogiem. Więcej. Mówię ci pod Bogiem, to muszę. Budzę się z ręką w nocniku. No nie, to muszę wykupić, k***a. Tam to może co zostawiałem, to k***a. Ale to muszę... mogę ci pożyczyć. No co ty, to daj chociaż mi 8. 8 dildę chociaż. I te 3 dyszki możesz dorzucić, k***a. Lata wszystko, k***a. Głośniej się też działa. Musi wykupić, bo szef zauważy? Lekko susi, co mówisz? W sumie to wezmę tylko głośnik. Weź, ja nie będę jej do wady zawijał. Ale ja mam takie na sprzedaż. Ja wiem, po 30-40 zł. I tego mam pełno. To nawet nie ma sensu tego zostawiać, bo to nic nie jest warte aktualnie. To mnie. Daj mi za głośnik 5 dy. Na miesiąc. Dobra? No nie wiem, czekaj, muszę zobaczyć. 5 dy zestawu za to. Bluetooth. Jak on pewnie 100 kosztuje nowy taki głośniczek, nie? To czemu on mu ma dać 5 dych zestawu za taki głośnik? Myślałem, że będę się z pustym plecakiem, ty. Tylko z pieniędzmi? Z pełnym plecakiem pieniędzy? Nie, z proporami. Jeszcze na stację muszę iść, ja pierdolę. Po co? 3,5 km z usiedla, ty. No to co to jest 3,5 km? To jest przyjemność. No kurwa, nie chce mi się robić. No ja, 3,5 klocka się przejść, no to fajnie, przyjemnie, spacerek. Pewnie, no. Tak. Nie lubisz? Dla ciebie, jak ty biegasz z psem po lesie, wiesz, kurwa, czy tam gdzieś na spacerach. Gdzie jest jakaś muzyka? Dobra, mam. Troszkę się skrzywił. Ej, on ma Samsunga chyba. Z Biedronki głośnik? No to wygląda taki właśnie z Biedronki. Ciekawe ile chodzi. $20. No on tu przyszedł po stówę, ten typ. Z tymi itemami. Stówę chciał. 20 dostanie. To nie zbierze. No zrób te 5 dych na miesiąc. Ja przyjdę po niego. A jak nie, to Wania po niego przyjdzie. Jakbym nie był, to umowę mu dam i Wania po niego przyjdzie. Nie przyjdzie. Przyjdzie. Mówię ci, że przyjdzie. Od razu to robimy na sprzedaż, bez tam świrowania nie, jakiegoś. Nie na sprzedaż, tylko na miesiąc, k***a, pozostaw. Mówię ci, Kuba, bo on będzie odebrany. 75 zł to kosztuje nowy. K***a, zrób te... Ty, jakoś 75 nowy. Nie, no to 50% nawet się nie opłaca. Boże! Nie, no przecież to jest popieprzone. Nikt czegoś takiego w Lombardzie chyba nie kupi. 5 dych po znajomości, ja pierdolę. No za dużo, za dużo. No to ty. Zawsze jest po znajomości, ja wiem jak to się kończy ta znajomość. Gówa. No kurwa, z buraka najebałem. Ta znajomość już została nadszarpnięta. No dobra. No 5-10 może zrobić. 30 zł mogę ci dać, to jest max, więcej nie da rady. To poczekaj. I na sprzedaż od razu robimy. Nie. Od razu na sprzedaż. Zastaw na miesiąc. No po co to zastawiać? Bo k***a to nie jest mój gość, k***a, zastaw na miesiąc. A gdzie idziesz? Jak ja... Ja
pierdziele, nie wyrobię. Po niego nie przyjdę. Czekaj, idę się zabrać, chodź. Okej. I co, idzie po nowe itemy? Dobra, to rób Kuba, te trzy dyszki. Ale jaki zadowolony. Nie, na miesiąc, poza co? Oho! Przyszedł główny bohater. Terminator wjechał, kurwa, ty co się tak puszysz, bo ci zaraz co wpadniesz w ten segment. To wal, bo cała gmina mi wali, kurwa, pyski nie może mnie pokonać. Co? Nie może? No to ja, bo ja tam robię jazdę. To ja ci zaraz pokonam, to na zewnątrz jak chcesz. O Boże, ty, spójrz to, widziałeś to? Czekaj, jak się przewija klatki. Spójrz. Widzisz to? Tam... On ma dosłownie dłoń jak Dumbledore w Harrym Potterze, jak ten pierścień go zabijał. Taką czarną. Ty się z niego śmiejesz, a on walczy o dobro ludzkości całej z Voldemortem. Ja pokonam tu na zewnątrz, jak chcesz. Power off. Naprawdę, co od niego? No, chcesz spróbować? Widzisz, że nie jestem k***a. Dzisiaj dużo tu. Świruję Dalton, k***a. Pod Lombardem nie, proszę, nic tam nie robić żadnej... Ja się z nim miłuję. Będę musiał wyjść. Chwila ma. Ja go znam chyba 14 lat. Wygląda jak ty, gdyby nie było streamowania. Lepiej. Sprzedajemy. Nie, pozostaw, na miesiąc. 4 dyszki, nie? Tak wyobraźmy. 40 zł? No. 30 zł! 30. Czyli to zostawiamy za 3 dyszki, tak? A kiedy jest premiera Hades 2? Tak jest. Wszystko się zgadza. Jak sam bardzo do ciebie? Jak powiedziałem, wojnę robię. Co robisz? Czemu wojnę robisz? Bo mnie zajebali, kurwa, wszystkie moje ciuchy. Prywatne. Kto? Bo ja nie jem. A co oni mają do twoich ciuchów? No co ty? Bo co mnie wykurzyć, kurwa, z mojej... Kto? Ja nie jem. Ciuchy. Prywatne. A nie ma daty, okej. Okay. Kto? Bo ja nie jem. A co oni mają do twoich ciuchów? Kto? Kup, no co ty? Bo co mnie wykurzyć, z mojego mieszkania. Jak twoje mieszkanie? Ogólnie. Pokój. Ja płacę po przejściach, oni... kurwa. To co, oni tak mogą? Nie wiesz, jak to po rodzinie? Jak mu dali, kurwa, mieszkanie, dali mu pokój, kurwa, to... 10-metrowy, nie? Gdzie go teraz wypierdolisz tego? I co mi wypierdolisz? Daj ci sobą. No i gdzie pójdziesz? Na ulicę, żeby iść do parki. Oni dostawają za to kasę. A pójdziesz do parki? Spoko, fizomaty, spoko. Ty tak nie pijesz, kurwa. Stary. Też bym zagrał. A ty nie pijesz, to możesz iść. Zjebam telewizję, chłopie. Jak nim przyjadą do piątku. Dla ci numer do TVN? To zaraz zadzwonię. Czy do uwagi? Dla ci numer? Wszędzie. To zaraz od twojej komórki dzwonię. Sprawy dla reportera by się nadało, ja nie najlepiej. Żartuję. Ja czekam do poniedziałku. Jak mojego ma... numeru nie żebyś dzwonił w telewizji. Stary, w poniedziałek robię szum. Wchodzę na orła i już nie wchodzę. Wchodzę na orła i już nie wchodzę. Ty. Ja już czekam na telewizji. Nie wierzysz mi? Żyć na luz. Zaraz rzucisz, k***a. Możesz dać na priv, na Twitchu. Zaraz pojedziesz na pewno. Na biegun północny. No. A to wyżej urząd. Dobre, no. Dobra, dzięki. No, spoko. Ale normalnie dostanę. Co tam, gówienka? Zadykę i k***a. Ile to ma? 4000. No zadykę. Na piątkę, k***a. Mam wy... On naprawdę przyszedł po 5 zł do Lombardu? Dobra, dzięki. No, spoko. Co to, gówienka? Zadykę i chuj. Ile to ma? 4000. No zadykę. 4000, no chyba mniej niż mój telefon. Czekaj, po ile my mamy takie powerbanki? U nas chyba to jest warte 5 zł w ogóle? Tak szczerze, no przecież takich już chyba kupić nawet nie da. Takich małych pojemności powerbanków. Kupisz takiego za 10 zł, wiesz? No to za piątkę. Na głupią dwójkę mam to. No. Mówisz, że kupi to ktoś? Za ile sprzedam, jak tobie dam piątkę? Za dyszkę? Za dwie? Nie, no dwie raczej nie. Czekaj, powerbank. Jak nie, to odbiorę. No jak? To na sprzedaż czy pozostaw? Na sprzedaż od razu zrobię. Na sprzedaż, nie? Nie będziemy się bawić. On to mówi, że wynoszą te ciuchy za nic, tak jak ci pisałem. Później się okazało, że w mieszkaniu socjalnym wstawia se drzwi, okna, kuje, piecyki kaflowe. Co? Co się dzieje w dupę? No, normalnie mi prywatne rzeczy wynosili. Kto ci brak wody, kto ci wynosił? Kibel na dworze, remont robi. A na umowie pisana, że mam ciepłą wodę, wspólna kuchnia. Lewa umowa. Ale ja kto sobie... ci to wynosił? PKN-IM, ekipa. Że nielegalnie, jako robię sobie remont na chacie, nie? Czyli sprzedajemy to.
No. No, robisz sobie remont i co? Wrobiłem sobie remont i już malowanie, nie? Tak dalej. Komisja w korytarzu, wiesz, bałagan, nie? Moje prywatne ciuchy, bo nie mam szopki, nie? I nagle tylko zabrali moje prywatne ciuchy. Papier. Współczesny survival, no. Siema pryku, witam. Nie no, ciężko w ogóle słuchać go. Nie, papiery. Wszystko. A tam są kamery i jest. Czekaj, odpalę się na potem. To. I tu normalnie kodzik dają za friko tako? Znaczy no i tak się chyba kupić nawet nie da, nie? Spoko, dzięki Fizowaty, dzięki wielkie. Tam jesteś zameldowany? No jeżeli serio dadzą, to spoko, byśmy zagrali. Ale za to płacę, bo fermentuję. Bo mam jeszcze odróbki, nie? Odrabiam na spokojnie, a jak pójdę do roboty, to wyrównuję, nie? Odpisz mi tam. Bo przez 2 lata mam prawo... Spoko. Nie muszę może nie płacić. Zapłaciłeś? 2 lata nie muszę płacić za socjalne. A chcą ze mnie wyrobić wariata. No to nie wiem, ja ci nie pomogę. No nie, jedynie tylko telewizja. Nie ogarniam, o co chodzi dosłownie. Nie wiem, jak działają mieszkania socjalne, tak jak on gada. 2 lata nie płaci. Nie wiem, o co chodzi. O co tu? W sensie dosłownie, jakby spojrzeć na jego drogę, tego Daltona, to on jest o krok od bezdomności? Że jak teraz minęły powiedzmy 2 lata i on by miał płacić, a nie będzie płacił tego na ulicę wypijewszą? Mogą tak zrobić? Bo nie wiem, tak szczerze. To jest porypane. Nie ogarniam. Co z tym zrobić? Zastawić. Oho. Zastaw. Mhm. A ile kasy poczułeś? 250. To będzie być ciężko. Bo tu mamo, też jest w środku umowa kupna sprzedaży i tego. Umowa kupna. Zakupu. Tutaj widzę, że aparacik jest pęknięty. A to ostatnio też był pęknięty. On był już u nas? No. I za ile był? 200 i 300. 250, 300. Bo Nokia to wiem, zapomniał mi się odebrać. No właśnie. Bo tak to jest, jak papiery układasz na kubkę wszystkie, nie? No był, raz za 200. A raz za 300. Raz za 300. Tylko, że w tym stanie i teraz to, nie no to maksymalnie to. Do 200 zł to jest. No dobra, nie będzie. Czyli 200 pasują. Mhm. O trudno, jak nie dasz rady więcej, to co? Nie ma tu hasła nic? Nie. Wyłączyć i za 2 tygodnie jest. Redmi Note 10S. Półtora roku temu, jak go kupowałam, to tyle kasy do niego było dołane. No pewnie tak. Ale 200 zł za tak? No nie, z Media Expertu. No na szczęście raty 0%, bo to przed chwilami było. Ale te tu idę masz piękne. Dzieci, jakże wiesz, to tak, i tak jo, jest tak, w końcu jest miarę oczyszczone, nie? Mhm. Teraz nowy kosztuje około 839 zł. A pierdolę. A ty ile dałaś? Kurwa, weź tam otwórz w środku. Tu jest jakaś poraza jeszcze? No. A jest, no. Kiedy to było? Listopad jakoś chyba, bo była Nokia i... Ale 2022. No, no, tak, no. No, czyli, no to jeszcze jest gwarancja. Ile da? 2,5 tysiąca za niego? Ja nie, do listopada. No. 2000? A, bo tu z Motorola. Tak. A. 1300 za telefon. 1300 kosztował. 2 lata minęły, nie, 1,5 roku minęły i kosztuje 800 nowy. To dużo nie stracił na wartości w sumie, ty. Jak na to, że nowy. Ale nie znam tej firmy, Redmi, co to jest? Dzięki Sakrul za 2 lata. A, to jest to Xiaomi, czy jak to się wymawia? Hinol jakiś? No to nie tak źle. A używane chodzą po 300, prawne, nie? Xiaomi? Nie, jakieś tu popękane, także no 200 to jest max. I tak robimy. Tak? Pod kamieniem żyje, po prostu nie interesuje się takim gównem jak chińskie w dupę telefony, jakie są na rynku. Mam to totalnie w dupie, wymieniam telefon raz o 6 lat. Po co mam oglądać, jakie są aktualnie? Jeszcze jakieś szczochy. Jest takie pasją. Ja i tak tego zostawię, bo to jest już tego, wartość sentymentalna. Ale to na sprzedaż? Nawet jak, nie, nawet jak go będę odbiorę i sobie nowego kupię, to on i tak będzie leżał na półce jako awaria. Aha. Jakie telefony nie są chińskie? No jest masa niechińskich przecież. Chyba, że chodzi ci o te, jakie nie są w Chinach składane. No to nie wiem. No dobra. Ci powiem, nie wiem, jak teraz to wygląda. Z paserkiem z Rąbina. Paserkiem z Rąbina? Czemu z paserkiem? To na stopa lepiej było. Szybciej. Nie lubię. Nie to jakie? No Samsung nie jest przecież chiński iPhone. No co za w dupę pytania zadajesz? Mówię, idę.
Przynajmniej nie muszę teraz się pilnować, ale w Chinach pewnie składane. Musiała... Nie mogę sobie wypić. Ty masz taki telefon, co to jest? Co to w dupę jest? Ja mam taki telefon? Skąd wiesz? Pięć kilometrów? Siedem? Siedem, no. Siedem. Ryku, no rzadko, ale to no 40 obuwie. Nie takie. Dzięki. Sparta ma teraz za głowę nielegalną eksmisję i zabierają mu ciuchy, a wy myślicie, ale o co chodzi? To nie jestem ja, ten Dalton. Przysięgam. Zobacz, nie mam czarnych pa... Kurde. Dzięki. Filtr się wyłączył na chwilę. Widać hamło. Siema, zacny. Siema. Oho. Dzień dobry. Kuś, wyjaśnij mi jedną rzecz. Wyjaśniam. No... Czemu on nosi czapkę w dupę jak Robin Hood? Dobra, co tu się dzieje? No, ten mnie klient posądza, że ja te karty za 120 zł sprzedałem. Jaki klient? No ten, co te karty przyniosłem, nie? No. Bo krata biednych. Ale co ty gadasz? No i on twierdzi, że go wyjechałem na kasę, że wziąłem 120 zł za karty. Ale kto cię posądza? No ten. Robin Hood. A czemu on cię posądza za karty? Kto? Robin Hood? Ty za karty. Ale kto cię posądza? No ten. A czemu on cię posądza? Powiedział Robin Hood, nie? No mówi, że widział filmik, że ty mi dawałeś, bo akurat u ciebie je sprzedawałem. No. No, że ty mi dałeś 120 zł, że ja go wyjechałem w kosmos, w powietrze. Przecież ty mi wtedy, pamiętam, że dawałeś 30 zł za to. Za te karty? No. Jakie karty? No zaraz sprawdzę, czekaj. Nie no mówi, że na filmiku. Gdzieś krata biednych sprzedaje w Lombardzie. Że 120 zł ja wziąłem i go wyjechałem w kosmos. Halo? Żyję, no a czemu mam nie żyć? No, 350 na godzinę. Łukiem, no, na dwóch kołach. Dobra, później za chwilę dzwonię do ciebie. Ale sprawdzimy, bo ja też już nie pamiętam, ale coś około stówki było. Teraz nie pamiętam dokładnie kiedy to było, bo daty nie pamiętam. No i dzisiaj stoję koło chaty, palę kopię. Dokładnie dostałeś 120 zł za karty? 120 sztuk było tak. Cześć, on się kłócił, że ktoś mu wmawiał, że dostał 120 zł, co jest pewnie na filmiku innym. I on przyszedł i zamiast to sprawdzić w necie, kłócił się, że nie dostał tyle, bo ktoś mu wyszło, że dostał. O co tu chodzi ty? Co? O co chodzi Robinowi? 20 talii, za każdą dostałeś po 6 zł, no to jest 120 zł. I tyle dostałeś za te karty. No, on mówi, że widział na filmiku, że ja go w chuj zrobiłem. No nie wiem, no 120 dostałeś. No to ja mu... Aha, że ktoś mu nie wierzy, że on dostał 120. Przecież jest filmik na pewno. Ja mu dałem, kurwa, i tego. A no tego. Tak, on może on nie mieć neta nawet. Że ja mu ten. A to były kogoś karty? No. I ty to... miałeś się sprzedać? No. A, no to ile mu kasy dałeś? No dałem mu, kurwa, no 5 dych mu dałem. Czy 3 dychy, czy 5 dych, kurwa, nie pamiętam. No ale ty dostałeś. Prowizja sprzedaży. Trochę duża. Przede mnie za karty 120. Aha, no to nie, wiesz, nie, mówię, idę się zapytać, no bo kurwa, no cierpi do mnie i cierpi. Mówię, kurwa, o chichu mu chodzi. Czy mieliście się rozliczyć pół na pół, czy jak? Nie, no ja za sprzedane karty miałem mu oddać. No to powinieneś mu dać 120. No i on mówi, że, no właśnie, no widzisz, mówię, idę tego, mówię, kurwa, idę się zapytać, mówię, czy, mówię, w chuja mnie robi, czy kurwa, o co chodzi? Bo ja już, kurwa, normalnie człowieku, ja mam tyle spraw na głowie, że ja już... Przecież to ty! Oszukałeś kogoś. O czym on gada? On chyba on oszukał jakiegoś kolegę. Co? Co się w dupę dzieje? Nie pamiętam wszystkiego. No to jeszcze musisz mu 7 dych oddać. No dzisiaj mnie spotkał, akurat przychodził tam koło mnie, mówi, że jeszcze, że mam mu 5 dych oddać. Czyli można powiedzieć, że go lekko wykiwałeś. A mi się wydaje, że ja mu oddałem za te karty, ale wiesz, no nie pamiętam wszystkiego. Tyle, przed chwilą powiedział, że znowu 3 dychy czy 5. Gość się dał ci karty, żebyś ty sprzedał. No ja sprzedał. Ty dostałeś 120 i dałeś mu, nie wiem ile. Kurwa, nie pamiętam, ja mi się wydaje, że trzy dychy mu dałem, kurwa, czy ja nie pamiętam. No to się z nim źle. Czekaj, on się zastanawia, czy wisi koledze pieniądze,
Tak? Zastanawia się, czy mówi się. Miał mu oddać 120. Pamięta, że dał mu 30 albo 5 i się zastanawia, czy dalej mu coś wisi, czy nie. I nie rozumiem, w czym... O co tu w dupę chodzi? O co tu chodzi w ogóle? Co się w dupę dzieje? Ale rozmyśliłeś. To nie pamiętam, no. Że miał to wszystko... Kubuś miał na... Ale to było dawno. No dawno było. Robin rzeczywiście okrada biednych, sprzedaje w Lombardzie. Jezus Maria. No, no. A dzisiaj stoję koło parku. A karty sprzedałem od razu, wszystkie zarobiłem. No widzisz. No mi... ile dostałem za wszystkie? A nie wiem czego, to ja nie... Strzelaj. 300 by? 270. No coś mi... ten mi... Czyli to wydałem 120, a to z ile? 150 zarobiłem, nie? 150 zarobiłeś, no a ten mi mówił... Ale no nie na czysto. No. Ten twój zmiennik. A nie na czysto. Dawid. Damian. Czy znaczy nie, no na czystą to wiadomo, że odjąć jedno drugiego, ale dużo, nie? Ponad 50% przebitki. Porypane. Ty pamiętasz, jak ci pożyczyłem 500 w donajcie? W umpie, przypomnisz mi donajtem? W sensie... Damian, no, że po prostu mówi, poszły jak świeże bułki. Od razu. On mówi, on też, on tam też jakieś macie, parę... Nie macie kart więcej takiej? Parę sztuk wziął, nie wiem, musiałbym się go pytać. A skąd on to wziął w ogóle? On gdzieś to z Niemiec, prawdopodobnie z Niemiec to gdzieś przywiózł. A z Niemiec? Prawdopodobnie z Niemiec to gdzieś przywiózł. Kiedyś do tego dojdziemy. A. No i dlatego mówię, no idę, jak on do mnie się czepia, mówię, no idę, zapytam się, o co chodzi. Jak coś, dostałeś 120 ode mnie za karty. A to jak ty tam masz się z nim rozliczyć, to jest twoja sprawa. No, bo ale mówi... to masz potwierdzone. Serio? No, no, nie, no właśnie, no dlatego wiesz, dlatego przyszedłem się zapytać, mówię, no kurka, nie pasuje mi do niego. Przecież ja nie pamiętam. Pewnie telefoniczna. Wtedy ile dałem, on mówi, mam na filmiku nagrane. No bo filmik był, no. No, że dostałem 120 i go wykiwałem. No to już no, nie, to już tam jego... między sobą sobie załatwić. No nie, no on mówi, dzisiaj masz mi... Cześć, nie rozumiem, przecież on wie, że go oszukł. Przecież on cały czas mówi o tym. Przecież... O czy... Łeb mi paruje, o co mu chodzi? Przecież on wie, że go oszukał. Przecież on dosłownie wie, że jeszcze mu wisi pieniądze. Po... Co on się... Jezu, łeb mi paruje, Boże, co się dzieje? Przecież... Nie wiem. Witam mamon, witam. Dzisiaj masz, na dzisiaj masz mi załatwić pindych. Mówi, jak to powiedział, tam z tymi drobnymi. Trzeba było mu powiedzieć następnym razem, żeby sobie sam szedł sprzedać. On ma, on coś ma jakąś urazę do ciebie. On do mnie? No. Bo mi kiedyś pieniążki wisiał i nie chciał oddać. Nie wiem, no mówi, że nie tego, mówi... I zobacz, który jest. No bo nie chciał przyjść do mnie, bo mi kasę wisiał. A, może przez to. No. Nie, a, Łukasz, no, mi się bał przyjść. A, no i mnie złapał i kurka wodna, żebym ja mu to no, upylił, nie? No już wiem, o co chodzi, już wiem, o co chodzi. No i tego, i mówi, zobacz, który jest. Patrzę, kurka wodna, rowera nie widzę. To jest ten ja. No, mamon, to jesteś ty, mamon, a nie raz rowerem to, przyjeżdżałeś. To, wiesz, to mamy załatwione, wszystko coś. No dobrze, no. Nie no, laści. Trzeba by obejrzeć jeszcze zjadan. Słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, 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 słyszę strzek! Słyszę strzeki, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki, słyszę...